Kaktus bożonarodzeniowy. Już widać kwiatki. Takie ma w kolorze różowym. Czyli już widać, że będzie w kolorze różowym. Te kaktusy występują, z tego co się dowiedziałam w internecie, na YouTubie. U innych, pozdrawiam pasjonatów roślin egzotycznych, to one występują bodajże w kolorze pomarańczowym, ale to jest bardzo rzadkie i bardzo duża rzadkość, ale przeważnie występują te kwiaty, właśnie te kwiaty czy kaktusy, można powiedzieć kaktusy, w kolorze różowym lub białym. To jest świeżo zakupiony kwiat, więc ta roślina, kaktus, w związku z powyższym dopiero te pąki rozwinie, ale to z czasem. Jeszcze dużo rzeczy nie wiem, tam dopiero się uczymy wszyscy. Także tak sobie wygląda. Pąki będą rozwijane z czasem. Ponoć można ten kaktus można sobie rozkładać na wiele doniczek. Po prostu bierzemy te małe listki, jak będzie więcej takich małych listków, listków właściwie, to można oberwać albo oberwać i włożyć po prostu do kolejnych doniczek, czyli jakby rozmnożyć sobie. To jest jako ciekawostka i można wtedy jakby kolekcję taką sobie stworzyć samemu. Lub po prostu, jak nie mamy co dać znajomym, powiedzmy, a chcemy zrobić jakiś prezent komuś, krewnym, znajomym, sąsiadom, no to po prostu sobie rozpleniamy tą roślinę. Ale to dopiero po kilku latach, bo trzeba kilka lat czekać, zanim zacznie tak na dobre się rozwijać. To jest rzadkość, po prostu mało jeszcze znane są kaktusy bożonarodzeniowe. Ale ciekawe, bardzo ciekawa ta roślina jest, bardzo ciekawa. Niektórzy to widziałam, mają takie wielkie, bardzo dużo rozwinięte. Ten to jest akurat świeżo zakupiony, ale po paru latach to mają bardzo ładnie te kwiatki różowe, czy tam w innym kolorze. Te kwiatki z tych pąków to są bardzo ładnie rozwinięte. Normalnie. Są dużo ładniejsze. No, no są, po latach będzie. Ponoć trzeba jeszcze nawozić, ponoć tam jeszcze dużo rzeczy, to jeszcze dużo wymaga. Niestety, czas się uczyć o roślinach. I to jeszcze wiele rzeczy będzie, wiele filmów być może będę miała z tym kwiatem, z tą rośliną. Ale kaktus, jako że mało wymagający jest, to z podlewaniem nie ma problemu. Najlepsze co? To kaktus właśnie. Dobra. Do następnego. A kaktusy mało wymagające, więc czasem można mieć dużo tych kaktusów, nie? Nie tylko takich z kwiatami. One mają swoje okresy kwitnienia. Być może, że teraz będzie kwitł. Już tutaj widać pączek. Będzie ten kwiatek się rozwijał. Potem te kolejne wszystkie. Być może, że po prostu to jest, przyjdzie jego czas kwitnienia.
Dobra, do kolejnego wideo. Do następnego razu. Wiem, znowu będzie, że króciutki filmik, no ale cóż, nie mogę. Przecież nie można mieć wszystkiego. Będzie dłuższy. O, widać moje dekoracje świąteczne. Już jest okres, już się zbliżamy do świąt. Ja sobie taki łańcuch i dekorację świąteczną już mam położoną, powieszoną. Także akurat pasuje ten kwiatek i dekoracja świąteczna. No. Dobra, do kolejnego wideo. Łapeczki w górę, już nie wiem, co mam gadać dalej.